Poniedziałek, 29 listopada, coraz bardziej czuć świąteczny klimat. Dla niektórych to zdecydowanie czas radości, a dla niektórych czas strachu i wyczekiwania, czy dotrze do nich jakaś pomoc. Świąteczna paczka przygotowała raport o biedzie. W tym roku okazuje się, że na skraju ubóstwa żyje około 2 milionów Polaków. Niestety statystyki są dużo gorsze niż w latach ubiegłych. Głód, samotność, zimno i strach to rozdziały z raportu o biedzie. Niestety wiele osób nie ma na opał, nie ma na lekarstwa, nie ma na jedzenie, nie mówiąc już o ubraniach. Dlatego jest świąteczna paczka, dlatego jeszcze nadal można się do niej przyłączyć, bo jest dużo ludzi, którzy potrzebują naszej pomocy. Przyłączmy się do świątecznej paczki.